W roku 1699 Charles Howard stanął przed największym wyzwaniem swego życia. Jego przyjaciele pobudowali już wielkie dwory na wsi, ale on, trzeci hrabia Carlisle, postanowił ich przyćmić. Wynajął jednak niedoświadczonego projektanta, ekstrawaganckiego dramatopisarza Johna Vanbrugh. Hrabia mógł stracić całą swoją fortunę albo zdobyć miejsce w historii jako fundator niezwykłego pałacu, dzieła natchnionej wyobraźni, jakiego Anglia dotąd nie widziała. Zamki i pałace Europy. Pałac Howarda. Oto Yorkshire w Anglii u schyłku XVII wieku. Hrabia, członek parlamentu, lord skarbnik, zarządca londyńskiego Tower. Dla Charlesa Howarda, trzeciego hrabiego Carlisle, żadne z dotychczasowych stanowisk nie było tak ryzykowne, jak podjęcie się budowy pałacu. Imponująca wiejska siedziba umocniłaby pozycję Howarda na dworze i uciszyłaby plotki na temat jego pochodzenia. Ale temu ambitnemu człowiekowi chodziło o coś więcej. O siedzibę dla przyszłych pokoleń. Jako miejsce pod budowę wybrał liczące kilkaset hektarów park w Yorku, swoją dziedziczną posiadłość. Znajdowały się tam jeszcze ruiny zamku Henderscalf. Aby na jego miejscu postawić nową siedzibę, Howard dokonał niezwykłego wyboru projektanta. Był nim dramatopisarz, którego sztuki wywoływały oburzenia w Londynie. John Vanbrugh był już znużony teatrem i tyradami krytyków na temat jego rubasznych komedii o miłości i małżeństwie. Ten architekt amator porwał Howarda swoją śmiałą wizją jego przyszłej rodowej siedziby. Ku wielkiemu zdziwieniu autora, hrabia wyraził na nią zgodę. Vanbrugh porzucił świat sceny bez żalu. Współczesny mu Jonathan Swift napisał: jego talent do architektury pochodzi nie z nauki, lecz z własnej natury. Projektowanie i budowa pałacu Howarda przebiegały równocześnie. Była to powszechnie przyjęta metoda w owych czasach. Jednak pod każdym innym względem budowla powstająca w Yorkshire była wyjątkowa. Południową elewację Vanbrugh ozdobił rzędem greckich kolumn oraz licznymi kominami, wazami i rzeźbami. Artysta stworzył tu swój indywidualny styl, którego cechą było nagromadzenie wytwornych elementów zaczerpniętych z antyku. Brak doświadczenia okazał się wielką zaletą dramatopisarza. Pozwolił mu na swobodne eksperymenty i rozmach w podejściu do wszystkich elementów budynku. Nie ograniczały go żadne schematy. Vanbrugh ustawił pałac na osi północ-południe, zamiast jak zwykle przyjąć oś wschód-zachód. Dzięki temu otworzył się widok na pobliskie wzgórza. Wpisanie architektury w otaczający krajobraz było czymś zupełnie niespotykanym w ówczesnej Anglii. Tu Vanbrugh po raz pierwszy zaprojektował założenie obejmujące wiele hektarów.
Vanbrugh trzeźwo zauważa, że nikt nie ogląda budynku z dwóch stron jednocześnie. Jednak pałac, nawet widziany z lotu ptaka, przedstawia się jako wytworna kompozycja. Pałac Howarda zawdzięcza swoją wspaniałość nie tylko Johnowi Vanbrugh. Architekt zatrudnił wybitnego budowniczego, Nicholasa Hawksmora, który wsparł jego wizję solidnym rzemiosłem. Także Charles Howard kierował pracami, przesyłając wskazówki w regularnie słanych listach. Zalecał stosowanie motywów klasycznych oraz co do szylinga kontrolował wydatki. W odpowiedzi Vanbrugh przekazywał hrabiemu miejscowe plotki i wiadomości o postępach prac. Postanowiłem zaprojektować nieco szersze niż zwykle bazy kolumn. Wątpię, czy możemy zdecydować się na żłobione kolumny, ale wydaje mi się, że dzięki kulistym zwieńczeniom będą wyglądały weselej, ale nie wulgarnie. Najuniżeńszy sługa Vanbrugh. Najbardziej śmiałym rozwiązaniem w pałacu Howarda jest kopuła. Nigdy dotąd żadna prywatna siedziba w Anglii nie miała tak królewskiego zwieńczenia. Kopuła jest zawieszona ponad 20 metrów nad holem, którego powierzchnia podłogi wynosi 250 metrów kwadratowych. W ten sposób uzyskano efekt nieograniczonej przestrzeni. Samą kopułę zdobi malowidło włoskiego malarza Pellegriniego, przedstawiające Faetona wychylonego z rydwanu ojca. To Charles Howard wybrał postacie przedstawione w tym panteonie. I on nadał charakter wielkiemu holowi. Jest on zarazem wesoły i majestatyczny, jak sam Bacchus, bóg uczt, którego posąg króluje nad neoklasycznym wnętrzem. Najwybitniejsze rzeźby w wielkim holu zostały wykonane przez trzech najlepszych europejskich rzemieślników, którym Howard starał się płacić jak najmniej. Koszty robocizny i materiałów budowlanych łącznie ze 100 tysiącami cegieł mogły doprowadzić go do ruiny. Portrety na głównej klatce schodowej przedstawiają sześć pokoleń Howardów. Rodzina trzeciego hrabiego Carlyle otrzymała tytuł szlachecki zaledwie 40 lat wcześniej i brakowało jej wyrafinowania i subtelności. Charles Howard zamierzał to zmienić dzięki wzniesieniu nowej siedziby. Nie zawsze jednak dopisywało mu szczęście. W roku 1702, po śmierci przyjaznego mu króla, Howard znalazł się w tarapatach. Blisko 2000 funtów wydawane co roku na budowę opróżniło rodzinną kasę. A jednak niewzruszony Howard pożyczył pieniądze od lichwiarzy i sprzedał rodową biżuterię. W końcu udał się do Londynu spróbować hazardu Europy. W roku 1797 Vanbrugh pisał: Lord Carlyle bawił dość długo w Londynie, wygrał 2000 od oszustów karcianych i wrócił, aby zainwestować je w budowę. Ponad 200 robotników podjęło na nowo pracę, a Vanbrugh rozwijał swój talent w kształtowaniu nie tylko użytecznej, ale wręcz teatralnej przestrzeni. Ten klasycyzujący pasaż łączy wschodnie i zachodnie skrzydło pałacu. Tu, gdzie inny architekt zaprojektowałby zwykłe przejście, Vanbrugh stworzył jasno oświetloną scenę. Kolejni Howardowie wypełniali hol greckimi i rzymskimi rzeźbami, popiersiami krewnych, urnami z prochami zmarłych, a nawet autentycznymi mozaikami z Pompeji. Vanbrugh, Howard i Hawksmore zaprojektowali otoczenie pałacu z myślą o przyszłości.
Sztuczne wodospady i fontanny umieszczono w parku, który miał rozwijać się przez kolejne wieki. W późniejszych latach budowniczowie zaczęli wznosić inne piękne obiekty we wschodniej części posiadłości. Trzeci hrabia Carlyle wzniósł piramidę na cześć swego pra-pra-pradziadka. Lord William Howard dał początek rodowej fortunie w XVI wieku. Vanbrugh i Hawksmoor stworzyli dwa niezależne projekty świątyni czterech wiatrów. Ponieważ sami nie potrafili rozstrzygnąć, który z nich jest lepszy, przedstawili rysunki Howardowi, a on wybrał projekt Johna Vanbrugha w stylu palladiańskim.